Musiałem przejść z miasta taki kawałek po tych kamieniach i plaży, ale mam miejscówkę, o którą mi chodziło. Tutaj jest w tej chwili nieuczęszczona plaża dla naturystów, a ujęcia będziemy robili na tą stronę. Jest mega. Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. W dzisiejszym odcinku chciałbym podzielić się kilkoma prostymi technikami, które mogą się Wam przydać podczas filmowania swoich przygód weekendowych, świątecznych czy wakacyjnych. Mam bardzo fajną miejscówkę ku temu i dzisiaj podzielę się mniej więcej 5 takimi technikami, które bardzo mocno powinny wzbogacić Wasze ujęcia, a zarazem fajną pamiątkę stworzyć z wakacji. No to jest jedno z fajniejszych miejsc, jeżeli chodzi o nagrywanie tutoriali. Musiałem się tutaj wspinać z całym moim szpejem, także jest mocno. Słuchajcie, widzę, że Mini tutaj tańczy, teraz się troszeczkę uspokoił, więc mogę nagrać komentarz do pierwszej sceny, a mianowicie minięcie. Bardzo fajne ujęcie, niesamowity efekt i proste, dlatego że najpierw sobie lecimy tylko i sprawdzamy tor, czy jest wszystko ok, a następnie przybieramy taką pozycję, żeby na naszym nagraniu wyglądało to ładnie i filmujemy już. Używamy jednego drążka tylko, do tyłu albo do przodu. Najlepiej jest mijać tyłem siebie, czy jakiś obiekt, bo fantastycznie ukazujemy go w końcowej fazie. I zwykle te odległości powinny być nieduże, lecimy wolno, blisko siebie, czy blisko obiektu, który filmujemy. Możemy przelecieć troszkę bliżej, ale możemy też dalej i robi to też niesamowite wrażenie. Jeżeli chodzi o technikę numer 2, to jest wznoszenie lub opuszczanie drona nad sobą. Trzeba wyczuć mniej więcej przede wszystkim parę rzeczy, wysokości, panować nad tym. Następnie kadr spróbować sobie i nie stać z kontrolerem i nie gapić się tylko na drona, ale żeby zrobić coś fajnego, to na przykład chodzimy sobie gdzieś dookoła albo robimy jeszcze jakąś dodatkową czynność, powiedzmy filmujemy albo przybijamy piątkę z kimś, a ten dron tak naprawdę, on robi swoją robotę, więc nie powinniśmy tak do takiej sytuacji dopuszczać, żeby to dron był najważniejszy, bo to będzie widać na ujęciu, tylko zrobić to w taki sposób, żebyśmy byli bardziej jako backstage nagrywani, nie? Czyli coś sobie robimy w tym czasie, a dron wznosi się i wtedy wychodzi to naprawdę mega. Polecam Wam to i też kadr, prawda? Opuszczenie samej kamery pionowo w dół o 90 stopni, wznoszenie spokojne, wolne, a później opuszczanie i możemy wybrać, który z tych elementów jest lepszy, ale wychodzi naprawdę mega. Można czasami wejść w kadr, można tylko leżeć w kadrze i to są całkiem spoko techniki. Słuchajcie, trzecia technika to jest gimbal i ona jest niby prosta, ale nie do końca jest prosta, dlatego że trzeba dobrać prędkość samego przelotu do przodu albo do tyłu z prędkością podnoszenia gimbala i tutaj trzeba sobie to zrobić w takim spokojnym terenie może 3-4 razy, żebyśmy w tempo trafili, dlatego że to ciężko jest uchwycić za pierwszym razem. Ja mniej więcej tutaj robiłem jakieś 2-3 próby, zanim mi to wyszło i generalna uwaga jest taka, żeby nie nagrywać od razu, tylko słuchajcie, żeby faktycznie sobie zrobić tak, żeby najpierw przelecieć, zobaczyć jak ten kadr wygląda, żeby on nie był przypadkowy i dopiero później za drugim albo za trzecim razem a to nagrać. Wtedy te ujęcia są bardziej profesjonalne i wyglądają mega, pomimo że są bardzo proste środki wyrazu, bo tutaj nic specjalnie trudnego i skomplikowanego dzisiaj nie robimy. Także to jest ta trzecia technika. Do dzieła, ćwiczymy. Czwarta technika też jest mega prosta, a mianowicie bardzo proste loty. Albo boczne z gimbalem do przodu i kamerą, albo z opuszczonym gimbalem boczne i kamera spogląda w dół. Wtedy powinniśmy dopasować też właśnie prędkość i wysokość, bo nie wszystkie, troszeczkę wyżej się trzeba unieść niż nam się wydaje. Też wylatywanie bokiem zza przeszkód bardzo fajnie wygląda. Jeżeli mamy coś, na przykład drzewko, krzak, albo jakąś skałę, czy dom, czy inny obiekt, czyli wyłaniamy się samym dronem właśnie bokiem albo tyłem, tak jak mieliśmy wyłonienie w
wcześniej. I to jest bardzo fajna metoda, mega prosta, która pozwala nam na stopniowe pokazywanie i wprowadzenie widza do naszego tematu. Mega fajna sprawa i polecam. To jest zwykłe krążenie, ale przede wszystkim jesteśmy dość nisko. Trzeba uważać, bo ja na przykład tutaj, jak są fale, to mam dosyć sporą fluktuację wysokości. Ale powinniśmy być na wysokości obiektu, albo troszeczkę wyżej, czyli nie za wysoko i stosunkowo blisko. Trzeba wyrobić sobie pamięć ruchową i ten odruch, jeżeli chodzi o krążenie, dwa drążki albo do środka, delikatnie albo na zewnątrz i ćwiczymy, trzymamy. W proporcjach obrazu na 2/3 albo na środku. Fajnie jest utrzymać na 2/3. I jeszcze przy tym można dodać ruch zbliżania do obiektu albo oddalania, więc tu można kombinację wprowadzić. Przy inteligentnych trybach lotu, takich jak na przykład quickshot, cyrku, nie osiągniemy takiej techniki. A tutaj, jeżeli wyrobisz się i trochę poćwiczysz, mniej więcej 2 akumulatory wystarczą, to możesz jeszcze wprowadzić do samego krążenia wokół obiektu właśnie krążenie z oddalaniem albo krążenie ze zbliżaniem i wtedy wychodzi mega fajne ujęcie. Dodatkowo można sobie zmieniać strony w zależności od tego, jakie mamy światło i wtedy jest naprawdę super. Słuchajcie, szczęśliwie udało mi się zejść z tej skały. To nie było proste, naprawdę. Myślałem 2 razy, że się wykąpię. Bardzo dziękuję za udział i za uwagę podczas dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że te porady będą pomocne dla Ciebie i że ujęcia będą coraz lepsze. Jeżeli widzisz wartość w tym, co robię, daj znać w komentarzu. I też zachęcam Cię oczywiście do darmowego warsztatu, który znajdziesz bezpośrednio w opisie pod filmem. I także do szeregu warsztatów produktowych i aplikacyjnych, których jestem autorem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Cześć!